make-up. Hej, dzisiaj mamy dla Was drugą część haulu z wyprzedaży, dlatego że zebrało się kilka rzeczy i też prosiłyście nas pod ostatnim filmem z wyprzedaży, żeby nagrać po prostu drugą część. Wyprzedaże już w zasadzie się kończą, jak nie już się skończyły, ponieważ mamy już prawie marzec. Jak ten film wrzucamy, to może jest już marzec. Tak, pewnie już jest nawet marzec. Na przełomie tych zimowych miesięcy trochę się tych rzeczy uzbierało, ale powiem Wam szczerze, że ja na przykład nie kupuję nigdy ubrań na siłę, tylko takie, które mi się podobają, akurat wpadną w oko. Tutaj macie odnośnik do poprzedniego haulu z wyprzedaży, jeśli go nie widzieliście jeszcze. Zapraszamy do nadrobienia zaległości i wszystkie ubrania, które uda nam się jeszcze znaleźć online, postaramy Wam się podlinkować na dole, aczkolwiek wiemy, że to będzie trudne, no ale co znajdziemy, to postaramy Wam się podlinkować, tak jak robiliśmy to pod tym ostatnim haulem. Więc może bez zbędnego przedłużenia zaczniemy już od pokazywania rzeczy. I więc może zaczniemy od Reserved. Kasia ma rzeczy z Reserved, więc nie znalazłam dla siebie. Tak, ja z Reserved mam dosłownie jedną rzecz i kupiłam ją bardzo spontanicznie. Między innymi są to sztruksowe spodnie, tak wiem, też jestem zdziwiona. W życiu bym nie pomyślała, że kupuję takiego typu spodnie, bo ogólnie nie podoba mi się za bardzo ten motyw. No ale jak je tak ubrałam na sobie, to się troszeczkę do nich przekonałam i wzięłam je ze względu na kolor. Jest to kolor bordowy i jest on bardzo rzadko spotykany. I ogólnie wydaje mi się, że jak je ubiorę na siebie, to że mnie strasznie poszerzają. A nie wiem, to może jest moje wrażenie. Jak się je trzyma, czuć, że to jest taki bardziej porządny materiał, że to nie są spodnie, które dosłownie po dwóch praniach się rozciągną, bo jak wiecie, albo nie, niektóre takie są. I były one na dużej przecenie, bo ze 120 zł dorwałam je za jedyne 30, także 90 zł obniżki. Ja teraz pokażę Wam rzeczy z New Yorkera, ponieważ zresztą, jak wspomniałam wcześniej, nic nie mam i są to spodnie, które Wam pokazywałam w jakimś tam daily vlogu. Tutaj macie z nich stawkę, dlatego że mam je teraz na sobie po prostu. One były też na dosyć dużej promocji, bo one chyba ze 100 czy z 90 zł były obniżone tylko na 25 zł. Są to spodnie na gumce, więc są bardzo, bardzo wygodne i myślę, że za taką cenę jak najbardziej się opłaca. I chcę dodać, że to są takie spodnie w takim kolorze marmurkowym i to są chyba moje trzecia albo czwarta para spodni w tym kolorze. Naprawdę lubię tego typu spodnie. Nie wiem, czy też tak macie, napiszcie, czy też lubicie, jakie Wy lubicie rodzaje spodni. Okej, kolejny sklep to może przejdziemy do Sinsaya, także kupiłam sobie w tym sklepie taki zwykły crop top. W podobnym kolorze jak te spodnie, aczkolwiek on jest troszeczkę jaśniejszy i owszem, crop topy nie są w moim stylu totalnie, nie czuję się w takich fasonach dobrze, ale kupiłam go z myślą taką, aby nosić go na co dzień. Nie planuję w nim wyjść w jakieś miejsce publiczne, no bo nie lubię takich rzeczy nosić. Cały właśnie w takim kolorze burgundowym, tu jedynie ma takie zdobienie, zakończenie tej szyi w kolorze czarnym. I był on również przecenione z 20 zł, czyli ogólnie cena wyjściowa też nie była jakaś wygórowana, na jedyne 5. Także to też nie jest dużo i postanowiłam sobie na co dzień taką bluzkę zabrać, bo czemu nie. Ja też mam taką samą nawet bluzkę, zaraz Wam pokażę. Tylko w innym kolorze, jest to taka sama bluzka, jak którą Wam pokazywała Kasia. One są dosyć spore, takie szerokie, luźne. Ja mam akurat wersję szarą z czarnym kołnierzykiem. Mam bardzo dużo w ogóle ubrań w kolorze szarym. Taka zwykła bluzeczka na co dzień, jak najbardziej. Kolejna moja rzecz z Sinsaya to jest koszula. Ja już raz miałam założoną, mogliście nawet widzieć ją, jak wygląda na mnie na ostatnim filmie. Taka zwykła koszula, takie pionowo, biało, niebieskie paski, tak ona wygląda. Z tyłu tutaj, z tyłu, z przodu ma taką wielką kieszonkę. Mankiety oczywiście ma białe i co mi się nie podoba, że na rękawach jest taka gumka i jak ja to założę, to ona mi tak strasznie rękę obciska, no ale już jakoś to przetrzymam i jak wiecie albo nie, ja koszul często nie noszę i wzięłam ją tylko dlatego, że no czasem zdarzały się takie sytuacje, że jednak wypadałoby coś takiego w szafie mieć, a jednak nie wiem, może to jest stereotyp czy nie, ale ja żyję takim stereotypem, że jednak taka koszula wygląda elegancko w miarę i planuję ją nosić tylko jak będzie taka właśnie, no będzie jakaś potrzeba i nie była ona droga, bo była przeceniona ze 60 na jedyne 20 zł, także myślę, że cena też nie jest zła, ale wiecie, materiał to już pozostawia wiele do życzenia, aczkolwiek no to jest, no z drugiej strony to jest materiał typowo koszulowy, takiego nie lubię, więc... Kolejną rzeczą z Sinsaya jest to rzecz, która nie była na promocji, ale skusiłam się ponownie, ponieważ mi się spodobała. Jest to taka zwykła, krótsza bluzeczka, tak ona wygląda, ona jest dosyć spora, to jest rozmiar XS, też taka luźna i ona była bez promocji, to jest chyba jakaś nowa kolekcja i ona kosztowała 29,30 zł. Ostatnia moja rzecz z Sinsaya to jest taka sukienka i wybaczcie, że ona jest tutaj
już porozpinana, no ale przymierzałam ją do, właśnie do wstawek dla Was. Tak ona wygląda, jest w kolorze khaki. Taka typowo przed kolano. Z przodu ma wiadomo jeszcze kieszonkę, która jest ozdobiona takimi cekinami. Co mi się w niej nie podoba, co jest zauważone i mnie denerwuje, te guziki, że z tych guzików już lecą nici. Średnio w co trzecim guziku. Za każdym razem jak patrzę na tę sukienkę, to mam wrażenie, że za chwilę te guziki odpadną, bo te nici już się tak z tych guzików rozwalają. Zakończenie ma tutaj na taki guzik na rękawach i była ona przeceniona z 80 zł na jedyne 30, także cena też jak najbardziej spoko tak wygląda. Dalej mamy kolejną rzecz od Sinseya. Jest to również taka zwykła bluzeczka, ona jest taka z grubszego materiału, taka grubsza. To też jest bluzka bardziej na co dzień. Zwykła taka, jak widać, bardzo szeroka. Zwykła czerwona bluzka, nic za jakimś ująć, ona była bardzo tania, bo kosztowała 5 zł, więc po prostu ją wzięłam tak, żeby na co dzień nosić. I ostatnia rzecz, którą kupiłam sobie na tych wyprzedażach, jest to taka bluzeczka. Ogólnie trudno mi ją pokazać tak do kamery, no bo trzeba byłoby to ubrać na przebitkę klepie, to zobaczycie. Tak ona wygląda i z tyłu ma takie rozcięcie na plecach, co daje taki fajny efekt. Jest w kolorze takiego brudnego różu, ma dosyć spory dekolt, co mi się nie podoba, no ale dobra, jakoś to przetrzymam, jak będą jakieś upały. A, i ja już zamówiłam na Zalando w sklepie internetowym. I była ona przeceniona chyba z 54 zł, o ile dobrze pamiętam, na 16, także też to nie była jakaś wygórowana cena. Moją ostatnią rzeczą są tutaj spodnie, a dokładnie leginsy, również z Sinseya. Ja wzięłam rozmiar XS i to był błąd, ponieważ są delikatnie za duże, za szerokie. Kupiłam je z myślą o tym, żeby nosić je jako dresy, tak wiecie, po domu, więc to, że są luźniejsze mi w żaden sposób nie przeszkadza, bo po prostu noszę je tylko tak w domu. I one też były na promocji i kosztowały 15 zł, to było, nie wiem czy one stacjonarnie też kosztowały, bo ja wiem, że zamawiałam je akurat online. Dobra, i to na tyle. Napiszcie w komentarzu, czy byliście w tym roku na wyprzedażach, a jeśli tak, to co jest Waszą ulubioną taką rzeczą, taką perełką, którą dorwaliście w tym roku na wyprzedażach. My, tak jak zwykle, zapraszamy Was na nasze Instagramy, ponieważ tam teraz jesteśmy częściej. Także dziękujemy Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa! Pa!